Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na koncercie w naszym przepięknym sanktuarium Matki Bożej Wrzesiańskiej. Dotąd wydarzenia 5. Festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego odbywały się oczywiście w Białej Podlaskiej, gdzie się urodził, skąd pochodził, gdzie został honorowym obywatelem, gdzie mieszkali jego rodzice i siostra, i on się wychowywał, spędził całą młodość i dzieciństwo cudowne. Ale także koncerty odbywały się w Warszawie, Sarkowicach i Sarnakach. A dziś po raz pierwszy wydarzenie towarzyszące festiwalowi odbywa się w Leśnej Podlaskiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom. Drodzy Państwo, nasz koncert nosi tytuł Ave Maria i Mesjasz. Jakże ważne. Maryja to miejsce maryjne, miejsce kultu Maryi. Ale także zawsze pamiętamy o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie, bo dzięki Niemu świat stał się lepszy. Drodzy Państwo, dziś ten koncert będzie prezentowany przez wspaniałych artystów związanych przede wszystkim z Teatrem Wielkim w Łodzi. Jesteśmy w miejscu świętym, a Jego świętość rozpoczęła się od XVII wieku. Ponieważ zupełnie nowy okres w historii Leśnej Podlaskiej, Leśnej, która do tego momentu była po prostu siałem jedną z miejscowości, takich jakich wiele tutaj w okolicy. W 1863 roku zjawił się tu wizerunek Matki Bożej, wizerunek kamienny. Objawiła się pastuszką na górze, tu niedaleko. Obok znajduje się kaplica. A tam, według legendy, właśnie miała rosnąć grusza, której możecie Państwo w tej kaplicy zobaczyć. Ludzie modlili się do tego kamiennego obrazu, szczekali do tłumy, do dworu Bogowicza, do dworu właściciela leśnie, Pawła Kazimierza Michałowskiego, strażnika orszańskiego walczącego pod Wiedniem. I było wiadomo, że należy postawić w tym miejscu świątynię. I właśnie w 1686 roku Paweł Kazimierz Michałowski budował drewniany kościółek. Ale w 1718 roku stanęła to już murowana świątynia, ponieważ ten mały kościółek był za mały i wiele osób nie przyjmowało do tego słynącego łaskami miejsca. A po przekazaniu tego wspaniałego miejsca ojcom Paulinom w 1752 roku stanął kościół w stylu późnobarokowym według projektu Vincenza Rakettiego. Szanowni Państwo, na początku naszego koncertu Danuta Antoszewska i Piotr Janubowski wykonali Cantabile Niccolò Paganinico. A my za chwilę usłyszymy mezzosopranistkę Agnieszkę Makówkę, która występuje jako śpiewaczka operowa, operetkowa, musicalowa oraz aktorka. To absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Koncertium w Salzburgu. W ciągu 25 lat kariery artystycznej zagrała ponad 50 ról w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz setki koncertów i spektakli. Ave Maria, Giulia Caccinego, ten włoski kompozytor należał do tak zwanej kamerate florenckiej, czyli grupy muzyków, która chciała nawiązać do starożytnego teatru greckiego. Przed Państwem Agnieszka Makówka. Thank you.
Kalwarią, kierowane do Matki Bożej za pośrednictwem jej kamiennego wizerunku. A co jest w tym nietypowe? Proszę spojrzeć, Szanowni Państwo, dzieciątko Matka Boża trzyma na prawej ręce. Zazwyczaj jest to ręka lewa. I było to odczytywane jako symbol nawoływania do jedności, ponieważ jeden z pastuszków, w którym Matka Boża pojawiła się na duszy, był wyznania unickiego. Maryja w lewym i trzyma otwartą księgę, na niej wspiera się gołębica, gołąb z rozpostartymi skrzydłami symbolizującymi Ducha Świętego. Również dzieciątko Jezus trzyma w prawej ręce książkę, ale był wznoszony w górze. Królewski płaszcz i koronę przypominające bizantyjskie atrybuty władzy również miały być symbolem nawoływania do jedności, ponieważ nawiązują do obrzędu wschodniego. Przed Państwem Krzysztof Marciniak i Ave Maria Schuberta.
Podlaskiej. Danuta Atoszewska współpracowała z najwybitniejszymi artystami scen operowych, m.in. z Zdzisławą Donat, Bernardem Ładyszem, Bogdanem Paprockim oraz Romualdem Tesarowiczem. To była też wielka przyjaźń. A to był jeden z najwspanialszych artystów świata, solista La Scali i Metropolitan Opera. I skrzypek Piotr Jakubowski w 2014 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi. Jest laureatem nagród w konkursach w Polsce i za granicą. Otrzymał stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wielokrotnie brał udział w mistrzowskich kursach muzycznych w Niemczech i w Austrii. Jest muzykiem hollywoodzkiej orkiestry filmowej z Łodzi oraz orkiestry filharmonii łódzkiej. W XIX wieku francuski kompozytor Charles Bonnot sięgnął po to wydanie i napisał melodię do Ave Maria, wykorzystując częściowo preludium C-dur Bacha jako akompaniament. Początkowo była to kompozycja na skrzypce i fortepian. Później rozbudowywano ją, dodawano głos i tak dalej, ale dziś usłyszymy ją w tej podstawowej, według mnie najpiękniejszej wersji. Danuta Atoszewska i Piotr Jakubowski.
Bogusława Kaczyńskiego. Festiwal odbywał się w Białej Podlaskiej dnia 20-27 sierpnia. Zakończony został koncertem Na Czerwone Światło Telewizji. Wszystkie wydarzenia w ramach koncertu zebrały prawie 10 tysięcy uczestników, zarówno na żywo, jak też przez internet. Szczególnie dziękuję gwiazdom, partnerom za udział, ale sam mam też bardzo osobistą satysfakcję, że mi dzisiaj przypada w imieniu pana prezydenta podziękować państwu za udział i zaprosić oczywiście na kolejną edycję. W tej bazylice ślub radny mojej rodzice świętej pamięci. Oczywiście ja już tego nie pamiętam. Na cmentarzu parafialnym w Leśne Podlaskie jest grup moich dziadków i praktycznie każde wakacje w podstawówce spędzałem po bliskiej godnicy oraz tutaj w Leśnej Podlaskiej. Także serdecznie dziękuję panu wójtowi Kazimierskiemu, że Leśna Podlaska dołączyła do partnerów 5. Festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego i dzięki temu to jest potwierdzenie, że partnerstwo między Białą Podlaską a Leśną Podlaską się rozwija, nie tylko w obszarze sportu, ale również w obszarze kultury. Dziękuję serdecznie. Tak wspaniałym koncercie, tak czystych dźwiękach, aby zostały one w naszej głowie i w naszej duszy jak najdłużej, ja powiem tylko dziękuję. Dziękuję państwu za to, że jesteście, za to, że mogłem z wami przeżyć i doświadczyć emocji. Dziękuję naszym cudownym prowadzącym, Fundacji Orfeo, panu prezydentowi, a szczególne podziękowania kieruję do gospodarza tego miejsca, ojca Przeora, który przyjął nas pod swój dach. Dał nam miejsce i pozwolił cieszyć się z tych dźwięków, z tej muzyki i doświadczać tych emocji. Dziękuję państwu bardzo serdecznie i już zapraszam na przyszły rok na koncert, a codziennie do Leśnej zawsze. Wyrażam mu wielką wdzięczność za ten przepiękny koncert, który przybliża nas do Boga. Dziękujemy wszystkim artystom, państwu za ten niesamowity talent, który obdarzył was dobry Bóg i że tutaj przyjechaliście i raczyliście się z nami tym swoim pięknym talentem podzielić. Powiem szczerze, że byłem we włoskiej Laskali, słyszałem Dalilę i Samsona. Ale takiego wzruszenia jak dziś nie pamiętam u siebie, nawet we włoskiej Laskali. Wielkie, wielkie brawo. Historia tego miejsca, co to...
Maryja właśnie będzie obchodzić swoje imieniny. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na 11:30 na uroczystą